Chęcią pokażę najlepsze triki oraz porady do nowego Samsunga Galaxy S24+. Pierwsza rzecz, to przechodzimy do ustawień. Wświetlacz, nazwijmy pasek nawigacji. Zmieniamy te przyciski na gesty. Według mnie jest tak bardziej płynnie i bardziej po prostu wygodny. Kolejną rzeczą jest ustawienie przycisku bocznego. Wpisujemy boczny w ustawieniach. Możemy zmienić, aby dwukrotne kliknięcie, o, kliknąłem za wolno. Gdy dwukrotnie klikniemy wyłączenie, o, widzicie, włącza się teraz aparat. Możemy włączyć, aby otwiera się jakakolwiek aplikacja, na przykład Chrome. Albo możemy też na przytrzymanie. Defaultowo jest, żeby obudziła się Bixby. Albo możemy też zrobić, że po przytrzymaniu mamy menu wyłączania. Kolejną rzeczą jest rzecz w telefonie, o której mało osób wie. Jeżeli wejdziemy w kontakty, to nie musimy klikać na przykład tutaj dopiero telefon albo ten, tylko możemy przesunąć w prawo, aby do kogoś zadzwonić. Albo w lewo, żeby do kogoś napisać. Kolejną rzeczą, jeżeli jesteśmy w galerii i chcemy coś wyciąć, zobaczmy co tutaj mamy, galerii, czy mamy jakieś zdjęcia, o. Jeżeli sobie przytrzymamy na tego kwiatka, widzicie, ładnie się on wycina, możemy go wtedy skopiować albo zapisać jako naklejkę, możemy dodać mu jakąś wycinek i tak dalej, na przykład coś takiego, mamy gotowe, na przykład teraz w notatkach. Dalej, okej. Jeżeli byśmy coś chcieli napisać, to tutaj gdzieś będą te naklejki. Tu i teraz tu, o. I możemy na przykład, oczywiście też można na przykład w jakimś Messengerze i komuś wysłać takiego. Możemy jakąś siebie też zrobić zdjęcie i zrobić ciebie emotkę. To jest fajna rzecz. Kolejną rzeczą jest coś takiego jak robienie screenshotu, ale jakby na całej strony. Że nie trzeba robić wielokrotnie, tylko robimy jeden bardzo długi screenshot. Jak to wykonać? Na przykład pokażę na przykładzie ustawień. Robimy normalnie screena, czyli wyłączenie i przyciszenie, a jeśli klikamy tu, jak widzicie, teraz nam scrolluje automatycznie i nam się powiększa ten screen. I tak możemy przeskrolować. No i załóżmy, że już mamy całe te ustawienia. I teraz klikamy tu. Chcemy otworzyć. Jak widzicie, mamy jednego wielkiego, długiego screena zamiast kilka pojedynczych. Kolejną rzeczą jest, gdy odpalamy aparat, defaultowo odpala się on na 12 megapikselach. Aby to zmienić, przechodzimy do ustawień. Następnie przechodzimy do opcji ustawienia zachowania. I klikałem tryb aparatu. Nie tryb. Ustawienia zachowania. O, wysoka rozdzielczość, przepraszam, wysoka rozdzielczość obrazu. I wtedy, jeżeli zmienimy na 50 megapikseli, potem znowu wejdziemy do zdjęć, będziemy mieli 50, więc to jest bardzo fajna opcja. Kolejną rzeczą jest wideo. Te telefony S24 Plus ma bardzo dobrą stabilizację, ale defaultowo też ona jest wyłączona i za każdym razem trzeba ją tutaj włączać, więc polecam wejść do ustawień, tak samo jak wcześniej. Ustawienie zachowania i duża stabilność. I super. Kolejną rzeczą jest, jeżeli uważacie, że nie można powiedzieć, że ten telefon nie jest płynny, ale jeżeli chcecie zrobić, żeby wydawał się, że jest jeszcze jakby szybszy, w opcji programisty, a żeby je włączyć, to przechodzimy w telefon informacja, następnie klikamy informacje o programowaniu i wielokrotnie klikamy w numer wersji. U mnie już nie trzeba, tryb programisty już włączony. Następnie wpisujemy skala animacji okna i zmieniamy wszystkie te pola na 0,5, 0,5, 0,5. No i jak widzicie,
Wszystko jest teraz takie bardziej szybsze. Po prostu te animacje są krótsze. Nie krótsze, tylko właśnie szybsze. Przez co wydaje się telefon bardziej płynniejszy. Jeżeli wam się nie podoba, to po prostu wchodzicie znowu w skalę animacji. Pokażę, jakby to wyglądało na przykład, gdybyśmy, może też na przykład 10. Jak damy 10, to widzicie, że jest wszystko takie powolne. Ja polecam nastawić na 1. Albo... O kurde, kliknąłem. O, układ prawie tyle lepiej przez przypadek. Zmieniamy na 1 albo na 0,5. Jak tam woli. Kolejną rzeczą jest coś nowego w Samsungach. W tych S24 właśnie. Czyli na przykład, jeżeli mamy, przechodzimy tutaj i mamy, poszukajmy jakiegoś drugi, o na przykład coś takiego, jakiś długi artykuł. I co musimy zrobić? To kliknąć na dole. Nie wiem, czy mi się teraz nie pojawia. Aha, bo muszę mieć chyba... Już muszę mieć... Wyświetlacz. Pasy nawigacji i przyciski. Jak mamy przyciski, teraz byśmy kliknęli coś tu. Teraz tutaj. Nie chcę tłumaczyć. Nie. Okay, nie ma tego. Przytrzymam. Dalej. Wypróbuj. Gówno. Na pewno, no to nie ma tej opcji. Kolejną rzeczą jest, jeżeli przejdziemy do galerii i wybierzmy na przykład sobie zdjęcie właśnie tego kwiatka. Klikniemy i, żeby uklikniemy przetwórz. Jak widzicie, zdjęcie jest bardziej takie żywe, bardziej ostre. Pozbywa się na szumów. O, możecie zobaczyć, jak ono wyglądało przed, jak wyglądało po. Możemy też zrobić coś takiego, że na przykład wytniemy tą ładowarkę, klikamy to, następnie klikamy tu, możemy ją przenieść na przykład tutaj, albo możemy ją, o, jak, jeżeli jest ok, możemy powiększyć, albo możemy po prostu usunąć i klikamy teraz generuj. Jak widzicie, nie mamy już tej ładowarki. Klikamy gotowe. Możemy również obrócić, jeżeli obrócimy. Nie tak. Też nie tak. O, tak, byśmy obrócili. Tylko żebyśmy musieli nie mieć takiego zooma. O, musimy kliknąć to. Następnie, jeżeli obrócimy tak, klikniemy generuj, to wygeneruje nam się dodatkowy obraz. Ten w tych miejscach, którym brakuje. Jak widzicie, wygenerowało. No, radzi to sobie różnie, zależy od zdjęcia oczywiście. Możemy kliknąć gotowe. Zapiszę go kopię. Działa to różnie. No i to tyle, jeśli wam pomogłem, to zostawcie lajka, subskrypcję, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, albo coś nie było jasne w 100%, to piszcie w komentarzach.